Niech będzie chwała Bogu. Dzisiaj jest nas troszeczkę może mniej w okolicznych zborach. Dzisiaj bracia, siostry dziękują za plony. My również z grupą tydzień temu byliśmy w Kniszowie, skąd też przekazujemy serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Rozpoczynając to nabożeństwo, chciałabym, byśmy od razu przeszli do Bożego Słowa. Dzisiaj chciałbym podzielić się z kolejnym z listu z Apokalipsy Jana, z objawienia świętego Jana. Jest to rozdział trzeci. Jest to Kościół, list do zboru Sardes. Chciałbyśmy się też dzisiaj przypomnieli i wierzę w to, że Pan Bóg dzisiaj będzie chciał też i przez ten Kościół przekazać jakieś słowo, czy to napomnienia, czy pocieszenia. Niech Pan Bóg ożywia to słowo w naszych sercach. Objawienie świętego Jana, trzeci rozdział i pierwszych sześć wersetów. A do anioła w zboru Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Oto Pan Jezus przedstawia się do tego zboru, mówi, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. I mówi do tego kościoła, do tego zboru, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Nie pamiętam, przy którym to kościele, ale też jest wspomniane, gdzie Pan Jezus mówi do tego kościoła, znam uczynki. Pan Jezus zna nasze postępowanie, moje postępowanie, każdego z nas. My przed Bogiem nic nie możemy ukryć. My między sobą, mąż przed żoną coś może ukryć, dzieci przed rodzicami mogą coś ukryć, ale my przed Bogiem niczego nie ukryjemy. I Pan Jezus mówi do tego kościoła, znam uczynki twoje, znam wasze postępowanie, widzę waszą codzienność, wasze zaangażowanie. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Można powiedzieć, że zaczyna się od nagany, od bardzo smutnych słów. Może ten Kościół i piękniej funkcjonował, może i piękne były nabożeństwa, może ludzie mieli o sobie duże mniemanie, ale Pan Jezus mówi co innego o tym Kościele. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To nie chodzi o stan fizyczny, ale chodzi tu o stan duchowy. Ten Kościół był umarły. I Pan Jezus do tego Kościoła po prostu chce w jakiś sposób może też i wstrząsnąć tymi ludźmi, którzy są w tym Kościele. Bo mówi, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostałe, a co bliskie jest śmierci. Tu dwukrotnie jest mowa o czuwaniu. Historia tego miasta mówi o takiej sytuacji, że to miasto było położone na wzgórzu, gdzie z trzech stron tego miasta były strome pobocza, zbocza. I to miasto, jeśli przeciwnik chciał zdobyć to miasto, to tak naprawdę tylko z jednej strony mógł uderzyć. To miasto było nastawione, że przeciwnik przyjdzie tylko z jednej strony. Ale pewnego razu przeciwnik przyszedł, otoczył to miasto i próbowali zdobyć to miasto Sardes.
I w tym oblężeniu oczekiwali, obserwowali, w jaki sposób. Widzieli, że od strony tej stromej trudno będzie zdobyć to miasto. Mieszkańcy Sardes byli, czuli się pewnie, bo mówili sobie, tylko z jednej strony może uderzyć przeciwnik. Ale zdarzyło się tak, że dla pewnego żołnierza spadł hełm i przeciwnik zobaczył, jak ten żołnierz chodzi po zboczach góry. Przeciwnik zobaczył tą drogę, jak schodzi i wraca. Postanowili, powiedzieli sobie, jest rozwiązanie, jest miejsce, w jaki sposób możemy zdobyć to miasto. I przeciwnik zdobył to miasto. Mieszkańcy byli wręcz zaskoczeni, z której strony zaskoczył ich przeciwnik. Pan Jezus mówi do tego kościoła, bądź czujny. Kiedy myślę o czuwaniu, pamiętam, będąc w wojsku, nigdy nie byłem wartownikiem, ale widziałem moich kolegów, którzy czuwali. I wiecie, kiedy oni czuwali, to nie pamiętam, żeby oni spali. Kiedy oni czuwali, to oni wszyscy stali i cały czas byli w takim w pogotowiu. Cały czas obserwowali. To było przez jakiś okres stan gotowości, czuwania. I do tego wzywa też Pan Jezus ten Kościół. Mówi, bądź czujny. Pamiętamy też przypowieść o tych pannach. I tam Pan Jezus też mówi o czuwaniu. Pamiętamy, jakie konsekwencje poniosły te panny, które nie czuwały. I Pan Jezus też ostrzega ten Kościół. Bądź czujny i jeszcze utwierdź, co jeszcze pozostało, co jest bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe. Pan Jezus przejrzał ten Kościół, zobaczył ich postępowanie, zobaczył ich codzienność i zobaczył, że ten Kościół jest martwy, że tam nie ma tych właściwych, dobrych uczynków. A coś Słowo Boże mówi na temat uczynków. Kiedy otworzymy pierwsze miejsce, list do Efezjan, dość często też i cytowane są te fragmenty. Może tylko jeden werset. List świętego Pawła do Efezjan, 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeznaczył nas Bóg. Do czego? Do dobrych uczynków. Więc jak ważne są te właściwe uczynki, właściwe postępowanie. Może jeszcze jedno miejsce, Kolosan, 1:10. Kolosan, 1:10. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Pan Jezus chce, abyśmy wydawali te dobre uczynki, abyśmy w swoim postępowaniu byli świadectwem, byli przykładem dla ludzi, którzy są wokół nas, aby były te właściwe postępowanie w naszych domach, w naszych relacjach. To jest bardzo ważne. I mówi do tego Kościoła, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostałe, co bliskie śmierci. I dalej Pan Jezus mówi do tego Kościoła, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego. Czasami jest tak, że kiedy jako chrześcijanie szukamy czegoś nowego, jakichś może nowych rozwiązań, może nowego jakiegoś rozważania, czegoś nowego. Bo czasami może zaczyna coś może czy nudzić i tak dalej. To może być efekt, kiedy też odchodzimy od Boga. Pan Jezus mówi do tego Kościoła, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś. Co było ci wcześniej o tym mówione? Co cię nauczali? Strzeż tego. Wróć do tego. I dalej Pan Jezus mówi do tego Kościoła, daje taką radę, mówi, upamiętaj się. Ten Kościół, który był obumarły, gdzie nie było tego życia duchowego, mówi do tego Kościoła, upamiętaj się. Zmień swoje myślenie. Zmień swoje postępowanie. Upamiętaj się.
Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Pan Jezus ostrzega ten zbór. Mówi, co ma zrobić, jakie ma podjąć działania. Ja wierzę w to, że kiedy może widzisz swój stan swego życia, może widzisz, że twój stan duchowy tak naprawdę obumarł, Pan Jezus też daje i radę i tobie. Upamiętaj się, bądź czujny. Życie chrześcijanina to nie jest jakiś spacerek, jakiś taki, jak to mówi młodzież, lajcik, ale to jest codzienna walka, to jest codzienne czuwanie, pilnowanie się, bo wróg, przeciwnik każdego dnia stara się, aby uderzyć, aby zaskoczyć. Kiedy my jako chrześcijanie nie będziemy czuwać, możemy ponieść poważne konsekwencje. Mieszkańcy Sardes czuli się pewni, aż przyszło zaskoczenie. Czasami tak może być, że pewne czasami okoliczności, sytuacje mogą nas uspać. I kiedy przyjdzie przeciwnik, możemy się obudzić i może być za późno. Jak ważne jest, abyśmy czuwali. Pan Jezus powiedział, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Często przychodzą różne pokuszenia, a Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jak ważne jest, abyśmy my, każdy z nas, abyśmy czuwali. Szczególnie w tych czasach, czasach dobrobytu. Ci mieszkańcy tego miasta też im się bardzo dobrze żyło. Oni wytapiali ze złota monety, więc to miasto przeżyło wielki progres gospodarczy. Ale widzimy, jaki był ich stan duchowy. Widzimy, że te okoliczności też miały wpływ na ten kościół. Ale w 4 wersecie, pomimo, że Pan Jezus mówi, że ten kościół jest obumarły, mówi tak, lecz masz w Sardes kilka osób. Nie wiemy, ile ludzi miał ten kościół. Czy to był duży, czy to był mały, nie wiemy. Ale Pan Jezus mówi i sprawdzamy też w innych tłumaczeniach, jest napisane, masz kilka osób, które nie skalały swoich szat, które chodzą w uświęceniu, które chodzą w świętości, które pragną podobać się Bogu, które żyją innym życiem niż inni. Jest kilka osób, które nie skalały swoich szat, które żyją w świętości. Więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Jak wygląda nasza szata? Jak wygląda nasze życie? Możemy sprawić się względem Słowa Bożego, Pisma Świętego. I Pan Jezus na koniec do tego kościoła mówi, zwycięzca zostanie. A kto jest tym zwycięzcą? To jest ten, który będzie żył według Bożych zasad, Bożych prawd. Ten, który może obumarł, ale weźmie te Boże napomnienie do swego serca. Upamięta się i będzie chciał naśladować, iść za Panem Jezusem. Ten jest zwycięzcą. I Pan Jezus mówi, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. Zwycięzca to ten, który będzie czuwał. Zwycięzca. Czy chcesz być zwycięzcą w swoim życiu? Bo Pan Jezus daje wspaniałą obietnicę, że zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Zwycięzca. Myślę, że każdy z nas powinien zastanowić się, pomyśleć nad swoim życiem. Jak wygląda też nasza codzienność, nasze życie, nasze uczynki? Czy jest właściwie, czy jest niewłaściwie? Pan Jezus dzisiaj zachęca mnie i ciebie, każdego z nas. Czuwaj. A jeśli upadłeś, odszedłeś, upamiętaj się. Gdyż chcę ci dać zwycięstwo. Chcę ciebie przyoblecz w szaty białe. Chcę ciebie wyznać przed moim Ojcem. Ale to trzyma zwycięzca. Ten, który dokładać będzie starań,
który będzie prosił Boga: Boże, nie daj rady, daj mi siły. I Pan Bóg będzie przychodził z pomocą, będzie posilał. Niech dobry Bóg dopomoże nam, abyśmy my wszyscy byli zwycięzcami. Abyśmy wszyscy byli tymi, którzy czuwają. Jest taka pieśń w Śpiewnikach Pielgrzyma 522. Ludu Pański, czuwaj, bądź gotowy. Kiedy będziemy czuwać, będziemy gotowi na spotkanie z Panem. Tego życzę sobie wam, a też i kiedy będziemy za chwilę też się i modlili, też i prosili Pana, aby dodawał nam siły, abyśmy byli tymi, którzy czuwają, nie tymi, którzy drzemią gdzieś, którzy dla nich, a tak może być. Nie, chcą być zwycięzcami. Chcą, aby być przeoblecznym w szaty czyste, białe. Chcą, aby ich Jezus wyznał przed swoim Ojcem. Wierzę w to, że kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy prosić Pana, kiedy będziemy mówili: Panie Jezu, czasami nie radzimy z tym czy z tamtym. Pan Jezus powiedział, że nas nie zostawi, że On będzie z nami, że On będzie posilał każdego z nas. Pan Jezus obiecał i to czyni i chce pomagać każdemu z nas. Dlatego chciałbyśmy jeszcze raz w ten czas powstali do modlitwy i prosili Boga, abyśmy byli tymi czuwającymi.